To będzie hit jesieni, moi drodzy. To będzie program o miłości, o przepięknych ludziach, ale poza urodą też idzie ogromna charyzma. Zwracaliśmy uwagę na to, jacy są ci ludzie, żeby to nie było tylko piękny obrazek, ale żeby też mieli coś fajnego do powiedzenia, ciekawe, naprawdę bardzo ciekawe zainteresowania. Każdy wie, co to jest Stanie z Gwiazdami, każda babcia to ogląda i to jest presja. Na przykład się dzisiaj stresuję strasznie przed występem naszym na żywo. Pierwszy raz ktoś mnie zobaczy, jak tańczę na żywo. Kubicka prosto z Miami oraz tancerz klasy S Adam Adamonis, czyli mąż Małgosi Sowy. Jeszcze przelety na amerykańskie są bardzo ciężkie, ale idą mi o wiele lepiej niż standardy, bo w standardzie jednak trzeba to ciało trzymać spięte, a ja jestem bardziej taka luźna i wolę pokręcić tyłaczkiem i tam mi idzie lepiej. Jest serial, który naprawdę zawsze warto oglądać, ponieważ opowiada o wielu tematach tabu, o których się nie mówi zazwyczaj w Polsce, w serialach. W kinie może już tak, ale w serialach nie. I mam nadzieję, że ten serial też wiele nauczy widzów Polsatu i nie tylko. A także mam nadzieję, że da siłę kobietom, ponieważ to jest serial o kobiecości, o kobiecej solidarności i o tym, że dziewczyny naprawdę potrafią wiele znieść i są naprawdę niesamowite. Ja przyznam, że drugiego dnia nagrań po prostu straciłam głos. Nie tylko ja, Juras też trafił pod zastrzyki w związku z tym, bo nie mogliśmy mówić z tych emocji, po prostu dawaliśmy my z siebie wszystko, a proszę mi wierzyć, nasi zawodnicy dawali z siebie 150% i myślę, że będziecie mogli to podziwiać już niebawem. Podczas ramówki byłam podekscytowana, że po raz pierwszy tak naprawdę wystąpię na scenie nie śpiewając, a tańcząc. Więc no to był ogromne szczęście. Aż szkoda, że musieliśmy stamtąd zejść, bo było cudownie. Po prostu pierwszy raz na scenie tańcząc i uważam, że to było coś niesamowitego i na pewno zapamiętam ten dzień do końca życia. W takim razie dobrze, że Basia z Rafałem jeszcze śpiewali i mogliście chwilę jeszcze potańczyć. Tak. Powiedzieć, że w rodzinie Strzeleckich będzie na początku bardzo gorzko, będzie dużo wzruszeń, dużo smutnych chwil. Anka będzie walczyć o lepsze samopoczucie. Generalnie cała rodzina będzie dość smutna. Ten wątek w ogóle będzie smutny, ale zakończy się bardzo przyjemnie. Myślę, że nieoczekiwanie dla widzów, bardzo miło dla Julki. Także zapraszam do oglądania. Będzie się działo. Jest to taki efekt wow. No, nigdy się nie spodziewałam, że zobaczę siebie w ramówce Polsatu i jestem bardzo zadowolona. Myślałam, że będę zestresowana, myślałam, że będę miała tremę, ale to jest takie, nie wiem, bardzo mi się to podoba, naprawdę. Modelką alternatywną Monika Miller. Zbieżność nazwisk nie jest przypadkowa. Zatańczy z Jankiem Klimentem. Tym razem nie będę miał żadnej kochanki. Zacznę od tego. Niemożliwe. Niemożliwe. Tak, powiem więcej, nawet będę oporny na wdzięki Edyty Herbuś. Niemożliwe znowu. Prywatnie bym tego nie zrobił, ale scenarzyści tak napisali, więc tak musi być. Tutaj mnie spytano, co bym chciała zmierzyć na Polsacie i pierwsze, co mi przyszło do głowy, to wzrost Krzysztofa Ibisza, bo chciałam zobaczyć, czy jest wyższy ode mnie. Z tego, że jestem dzisiaj na szpilkach, to ciężko to ocenić, więc wzięłam sprawę w swoje ręce, ale okazało się, że centymetr jest, moi drodzy, za krótki. If you know what I mean.